Cześć, witajcie moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj na moim stole coś, co pewnie fani craftu będą szukać po sklepach, będą tropić się w sieci wśród sklepów piwnych, internetowych, a być może powiedzą, nie, to nie jest piwo dla mnie. Zapraszam was na kolejną degustację, ale z browaru, który jeszcze u mnie nie gościł. Młody kanał na YouTubie, no i jeszcze nie było takiego browaru jak browar Wrężel, no to byłby grzech. Dlatego dzisiaj Falconer z browaru Wrężel, właśnie moi drodzy, DDH IPA, doładowana IPA, to co gumisie lubią najbardziej, jak to było kiedyś powiedziane, a może inaczej, to co birgikowie lubią najbardziej, a więc Double Dry Hopped IPA, doładowana IPA, i to co bardziej ciekawe, moi drodzy, to piwo pojawiło się bardzo niedawno na rynku. Na początku stycznia właśnie tego roku 2021, który właśnie mamy, pojawiło się w sklepach craftowych, już u mnie na dzisiaj na biurku. Tym bardziej, że to dopiero jeszcze prawie połowa stycznia, a tu już będziemy degustować świeżutkie piwo, dlatego tym bardziej się cieszę. Moi drodzy, a więc Falconer z browaru Wrężel, Plato 16,5, alkohol 6,8. Można by było powiedzieć, no może jakaś klasyczna doładowana IPka, jak kto woli, ale ja myślę, że tutaj będzie coś bardzo ciekawego. Nie tylko ta etykieta, która, zobaczcie, ten... jak mniemam, jastrząb, poniekąd może być to myszołów, poniekąd może być to jeden z innych drapieżnych ptaków, a mi na myśl przywodzi takiego jastrzębia, który łowi te szyszki chmielu. No, nie można tutaj absolutnie powiedzieć, że artysta, który stworzył grafik, który stworzył tą etykietę, że gdzieś po prostu brakowało mu weny. Nie, tutaj ewidentnie, ale uwaga, tu moim zdaniem jest to takie ewidentnie nawiązanie gdzieś do gór, może Colorado. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że kupa chmieli w tym amerykańskim... inaczej, kupa amerykańskich chmieli w tym polskim piwie. No, to też tutaj mi przywodzą na myśl takie właśnie krajobrazy jak z westernu, ale to tylko moja wyobraźnia, być może wy wyobraźcie sobie, że to jest ptak na tle na przykład naszych gór na Podhalu, na tle Tatr. No, być może też tak. Moi drodzy, w każdym razie do meritum. Co piszą z Wrężla o tym piwie? A na puszce, uwierzcie mi, piszą niewiele, bo piszę tylko tak. Za dużo owoców? Poznaj naszego orła wśród amerykańskich chmieli. A więc mamy jasność. Tego nie doczytałem i to jest orzeł. Niech będzie. Mi przypomina bardziej jastrzębia, ale skoro ma nawiązywać do orła, to niech będzie. Chociaż może inaczej. Może chodzi po prostu o nazewnictwo. Że orzeł, że prawda, będzie... wśród amerykańskich chmieli najlepszy. A dlaczego tak jest? Zaraz wam to wszystko wyjaśnię, zgłębię ten temat, bo tutaj będzie w składzie jeden niezwykły chmiel, który rozbudowuje jakby całą bazę aromatów i smaku, jakie to piwo będzie nam przywodziło na myśl i po prostu w tej degustacji. Moi drodzy, Double Dry Hopped IPA. Pozwolę sobie wejść na stronę facebookową browaru Wrężel, tam gdzie niedawno pojawiła się taka zapowiedź tego piwa, bo tutaj jak spojrzycie, piszę bardzo niewiele, piszę tylko tak: słodycz gdzieś w tej skali, powiedziałbym 20%, goryczka gdzieś w połowie tej skali i kopyto, to jest dobra nazwa, kopyto, czyli jak mniemam alkohol, taki piorun gdzieś też w połowie skali. Hop rate 20 gram na litr, no i tutaj aromatyczne, mętne, przyjemne, chmielowe piwo jasne. Tyle mamy w opisie, ale po to są strony i po to są profile facebookowe browarów, żeby tam sięgnąć, tam zaczerpnąć tej informacji bardziej złożonej. To pozwólcie, że sobie pozwolę otworzyć tylko właśnie profil facebookowy browaru Wrężel. I co tam piszą? Co tam piszą, moi drodzy? A piszą po prostu tak. Piwo się rozlało i nie ma nad czym płakać, bo Falconer DDH IPA już do was leci. Tak, to kolejna nowość w naszej wrężlowej rodzinie. Przyjemnie nachmielone, lekko owocowe piwo, ale bez dodatków owoców. Ciekawi, jak to zrobiliśmy? Sprawdźcie skład tego cuda. I tutaj mamy troszkę więcej, prawda? Słody jęczmienne, chociaż na puszce to też pisze. Słody pszeniczne, płatki błyskawiczne, owsiane, pszeniczne i tutaj chmiele
I to jest dla nas bardzo istotne, prawda? I uwaga, rozpoczynamy od jednego chmielu. Falconer Flight. Już za chwilę o nim powiem. Później Mosaic. I o dziwo, tutaj też się pojawia Chinook. Moi drodzy, chmiel, który właśnie jest w tym piwie i który najbardziej chyba nas interesuje, przynajmniej mnie, to jest Falconer Flight. To jest, moi drodzy, amerykański chmiel dualnego zastosowania. To jest chmiel, który, uwaga, ma w sobie mieszankę 7 chmieli amerykańskich. I te chmiele, moi drodzy, to jest, no to jest kwintesencja amerykańskiego craftu, amerykańskich chmieli. Dlatego też tak się dzieje, że uwaga. W składzie, oprócz w składzie tego chmielu, wśród tych chmieli, które wymieniłem, 8, jest, uwaga, Citra na przykład, jest Cascade i uwaga, jest też Chinook, który jest wymieniony jakby jako kolejny chmiel. Tego trochę nie rozumiem, ale być może takie jest założenie browaru, aby ten Chinook podkręcić, że on tu jest, jego tutaj jest dużo, no bo Falconer Flight, tak jak mówię, to jest mieszanka 8 chmieli, to jest bardzo szczerzona receptura tego chmielu. Są te chmiele ujawnione, ale w jakich ilościach, tego nie wiemy i pewnie się nigdy nie dowiemy. Ale co najważniejsze, ten chmiel daje takie nuty właśnie owoców tropikalnych, trochę mango, to co ja lubię bardzo, trochę może i cytrusów. Takie doznania stricte bardzo, bardzo ciekawe. Ale jedziemy z tym koksem. To co już żeśmy mieli przeczytać, żeśmy przeczytali, co było napisane, odczytane. Jedziemy z tym, co nas najbardziej interesuje, a więc smak, aromat, kolor, piana i po prostu ta lekkość, a być może gładkość, a być może ciało, to wszystko, co w piwie kraftowym winno się znajdować. Moi drodzy, no i na początek właśnie jest tropikalnie, owocowo, słodycz. Taka słodycz wynikająca właśnie z jakichś tam mango. No, nie wąchamy puszki, lejemy, żeby nie było, że piwo się zmarniło, jak to się u nas na południu mówi, moi drodzy. Bardzo obfita piana, nalane też skopem, ale to celowo. Drobno pęcherzykowa i momentami średnio pęcherzykowa. Bielusieńka, kolor jasny, ale poniekąd taki wpadający w słomkowy, troszkę taki jasny bursztyn, tylko nie taki, jakbyście tutaj nie mylili z takim bursztynem, jakby był, nie wiem, jakieś ciemne piwo, nie. Są takie kolory w bursztynie, oprócz tych ciemnych, takich patynowych, są też takie równie jasne, takie miodowe kolory, prawda? O, i to mi taki na myśl przychodzi, taki jasny kolor, trochę słonkowy, ale taki właśnie gdzieś tam w cieniu lampy odbija się taki ciemniejszy odcień i on taki przynosi właśnie kolor delikatnie wpadający w taki bardzo jasny bursztyn, ale to jest moja opinia. Piana, no pięknie, utrzymująca się niesamowicie, delikatnie mętne, ale nie bardzo, ale czyste, jeśli chodzi o wygląd. No, spróbujmy zatem i zasmakujmy aromatu i za chwilę już smaku. Jest tropikalnie. I tego się tutaj spodziewałem. Dobra, wasze zdrowie, moi drodzy. Wrężel i piwo Falconer, które uważono i rozlano, myślę, że w połowie, pod koniec grudnia, a w sklepach pojawiło się na początku stycznia i już jest tutaj u mnie na stole i ja się z tego bardzo cieszę i chcę się podzielić z wami. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, no to najwyższy czas to zrobić. No i dajcie łapkę w górę, jeśli się coś nie podoba, dajcie łapkę w dół, bo ja te łapki biorę sobie głęboko do serca, mówię sobie: Michał, coś było nie tak, coś musisz zmienić, i wtedy ten kanał staje się jeszcze lepszy, a razem z wami go chcę tworzyć i specjalnie dla was. No i niechże to będzie nasze wspólne dzieło, moi drodzy, a więc wasze zdrowie. O. No jest goryczka. Spodziewałem się słodu, takiego słodzika z małą ilością goryczki. A tymczasem jest nieco wytrawnie i nieco goryczkowo. Jest też taka słodycz wynikająca delikatnie z tych owoców. Uwaga, tutaj mango, owoce tropikalne jak nic. Jakaś marakuja. Delikatna skórka pomarańcza. Czasami jest taka cierpkość na języku. I niektórzy birgikowie, niektórzy ci, którzy degustują piwa, zawsze nazywają to
jakby, że to wynika niejednokrotnie z goryczki. Nie, moi drodzy, czasami chmiel właśnie daje taką, pamiętajcie o tym, chmiel daje taką skórkę z pomarańczy. I to ta skórka z pomarańczy, oczywiście ona tworzy goryczkę, ale ta goryczka wynika właśnie z tej skórki pomarańczy. No jak weźmiecie sobie, obierzecie dorodnego pomarańcza i wsadzicie do buzi konkretną ilość takiej skórki i ją przeżujecie, no to tutaj wychodzą wam taka goryczka, prawda? Taka cierpkość na języku. Czasami to jest. Tutaj ta goryczka jest, ona jest troszkę zalegająca. Ona jest na języku nieco dłużej, ale absolutnie nie jest jakaś zbyt wysoka, zbyt cierpka, zbyt goryczkowa, nie. Jest przyjemna, fajnie tutaj grzeje, ale nie granulat absolutnie, a nic, co by to piwo miało deklasować. Jest przyjemnie, jest gładko, jest pełne. Alkohol, co do ukrycia, tutaj chyba nie był... nie to było celem, powiedzmy, browaru wręża, żeby ten alkohol ukrywać, bo on delikatnie jest wyczuwalny. Takie 6,8, ale tak czuję, że tu jest takie 6,7, to się czuje, że jest, ale absolutnie nie, że to jest wyczuwalna jakaś tam woda w piwie. No, moi drodzy, zachowaj Panie Boże, jak to mówią. Absolutnie nie. Jest ten alkohol, on jest przyjemny, on jest można go wyłapać, ale absolutnie nie narzucający się. Sprawdźmy jeszcze raz, jak w kolejnych łykach. Fajne piwo, kurde, fajne piwo. Brawo Falconer, brawo browar Wrężel. Cieszę się, że to jest ta pierwsza degustacja z tego browaru i od razu udana. Ja tak czułem, że będzie, tak czułem. Wiedziałem, że na tym piwie się nie zawiodę. Nie ma praktycznie w ogóle jakikolwiek ocen w necie, jeżeli chodzi o to piwo. Untappd, prawdopodobnie jest tam jakaś jedna ocena taka w serwisie Untappd, jeżeli chodzi o to piwo, i tam jest chyba na 5 gwiazdek jest chyba 4. W każdym bądź razie jest dość wysoka, ale zero opisu. Tutaj no jakby pierwszy w sieci mam to piwo degustować i coś powiedzieć, no to moi drodzy polecam, bo jest ta goryczka, ona jest zaznaczona, ale nie taka dominująca, że po prostu odcina, nie, jest zaznaczona, ale są te aromaty owoców tropikalnych, jest ten aromat. Ta mieszanka chmieli, o której mówiłem wcześniej, daje czasami taki posmak landrynki, jak to mówią. Inaczej to jest taki smak gumy balonowej, w prawidłowym tego słowa znaczeniu, jeżeli tłumacząc z angielskiego na polski. Szukam tego tutaj, jest takie... To mi się pojawiło w pewnym momencie. To nie to, że była wada, czasami tego się oczekuje, prawda? Ale nie, nie ma takiej landrynki. Jest taka słodycz delikatna i tam można by było się doszukać tej gumy balonowej, ale nie. Jest stłumiona innymi aromatami innych chmieli i tej mieszanki chmielowej. No, zdecydowanie, moi drodzy, polecam to piwo. Naprawdę fajna przygoda, jeżeli chcecie już tak w styczniu rozpocząć sezon świeżych piw ipkowych, hazy ipkowych i tak dalej, to jest bardzo dobra propozycja. No, niedługo się zbliża Baltic Porter Day, to znaczy się będziemy, moi drodzy, również u mnie degustować portery bałtyckie. Zatem, no, to co gumisie lubią najbardziej, a więc dobry porter bałtycki, tego nigdy za wiele. Ale póki co, żebyśmy do tego Baltic Porter Day dotarli, no to musimy też kosztować inne piwa, które dadzą nam jakby tą inną rzeźkość, smak, aromat, no i to co lubimy najbardziej. Po prostu piękne, dobrze uważone, pełne piwo. A to, jeżeli chodzi o właśnie te cechy, prezentuje w sobie w całej okazałości. Falcon z browaru Wrężel, gorąco polecam. Trzymajcie się, cześć, wasze zdrowie tym piwem, no i do usłyszenia i do zobaczenia.